środowym sparingu po pierwszym gwizdku sędziego inicjatywę dość szybko przejęli LKS-iacy. Po mniej więcej 10-15 minutach śmielej zaczęli atakować piłkarze MKS-u Kutno, ale to właśnie Łodzianie strzelili pierwszą bramkę. Pomimo tego, że zaprezentowali się dobrze, trener zapowiada, że przed jego zawodnikami wciąż dużo pracy. Myślę, że cały czas pracujemy nad tym, żeby ta forma była coraz lepsza, optymalna i na ligę, żeby wiadomo, to wszystko zgrało się, zagrało i żebyśmy dobrze rozpoczęli. Oba gole strzelone przez piłkarzy łódzkiego klubu sportowego mogły się podobać. Szczególnej urody była druga bramka strzelona tak zwanym szczupakiem. Cieszą bramki, mogę tylko tyle powiedzieć, tak? Jestem napastnikiem i na pewno cieszy mnie to, że strzeliłem. Drugi napastnik też strzelił bramkę i oby tak dalej. W trakcie zmagań ligowych LKS-iacy muszą być przygotowani na to, że gra w piłkę w czwartej lidze jest bardziej siłowa niż techniczna. Widać, jak trzecioligowe zespoły też grają dosyć siłową piłkę, bardziej niż techniczną, zwłaszcza, że to jest niska liga dosyć. Ale jesteśmy dobrej myśli, myślimy, że będzie dobrze, chcemy awansować w pierwszym roku już. Powoli kreuje się wizja drużyny, która będzie broniła barw łódzkiego klubu sportowego w czwartej lidze, ale wciąż za wcześnie jest, aby jednoznacznie wskazać jej najsilniejsze i najsłabsze punkty. No, wiadomo, że mamy i doświadczonych zawodników, i młodych zawodników, i najważniejsze, żeby to jako całość jedna drużyna zaistniało na boisku i dało efekty. Czwarta liga to z pewnością zupełnie inny poziom niż Ekstraklasa, czy też jej zaplecze. Do rozgrywek na tym poziomie przyzwyczajeni są kibice łódzkiego klubu sportowego. Jednak zawodnicy, którzy będą bronili jego barw, mają nadzieję, że kibice o nich nie zapomną. LKS to jest taka marka, gdzie bez względu na to, w której lidze będzie grał, mam nadzieję, że tutaj rzesza kibiców będzie razem z nami i no, ze mną też, czy na trybunach, czy na boisku. I chciałem właśnie zaapelować tutaj, jak mam okazję się wypowiedzieć, do wszystkich LKS-iaków, abyśmy teraz właśnie się zjednoczyli w tym ciężkim momencie dla klubu i teraz właśnie pokazali, że UKS to marka, żeby cała Polska zobaczyła, że mimo upadku jesteśmy cały czas silni. Drugi mecz sparingowy łódzkiego klubu sportowego zakończył się wynikiem 2-0. UKS-iacy pokonali trzecioligowy MKS Kutno, aplikując mu dwa przepiękne gole. Kolejne sparingi przed nami, zobaczymy, jak w nich zaprezentują się piłkarze łódzkiego klubu sportowego przygotowujący się do rozgrywek czwartej ligi.